Witam bardzo serdecznie w grze 3 Align na Acorna BBC Micro. Gra wydana w 1991 roku przez A.S. Shakura. No więc wciśnijmy spację i zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Na początek do wyboru mamy od 2 do 4 graczy, więc wybiorę 4, żeby było ciekawiej. No i wybiorę 10, tak jakby tur. Maksymalnie można wybrać 99, ale to by dość długo trwało. Więc imię pierwszego gracza, no dobra, można się wpisać do 6 znaków maksymalnie, a kolejnych dam ABC, DEF, GHI. O, niech będzie w ten sposób. Właśnie buduje się plansza. Jest to taka gra, no, można powiedzieć, nieco strategiczna, nieco logiczna. I teraz jest moja tura. Oczywiście chodzi tutaj o to, aby ustawić te kolory. Oczywiście one są losowo wszędzie wybierane. Kolory w poziomie, w pionie i po skosie. Wystarczy, że 3 sztuki tak ułożymy, a wtedy dostaniemy jakieś punkty. Więc powiedzmy, że tutaj mam 1,7, czyli w tym najpierw wybieramy sobie wartość względem osi X, a później względem osi Y, czyli wybiorę 7 i zobaczymy, jaki kolor tam dostanę. Zielony. No i po chwili będzie tura kolejnego gracza, bo troszeczkę musi się procesor namyśleć. Jak widzimy, moves left zostało 9. No i teraz gracz drugi też może cały czas wybierać 1, potem, prawda, 7, aż wreszcie trafi się kolor niebieski, który zapewni dodanie punktów. Kolejność, czy też kolory, które się pojawiają, są zupełnie losowe, więc tutaj tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie jaki kolor wpadnie. O, teraz jest akurat, udało się, że wpadł kolor niebieski. I jakimś dziwnym trafem gracz trzeci nie dostał żadnych punktów, a powinien dostać 100 punktów. A, dobra, wiem, o co chodzi. Tutaj musimy oczywiście zdobywać te zgodnie z naszymi kolorami, jakie mamy, więc nie ma tutaj nikogo, kto by miał granatowy kolor, więc siłą rzeczy dlatego nikt nie dostał punktów. Dobra, teraz wybiorę 9, 7, może akurat ktoś kolor cyjanowy, czyli ja muszę łapać kolory, łapać żółte. No, wstawił się niebieski, tak jak wcześniej. Teraz ja, no, muszę starać się o żółte kolory, czyli na przykład 6, 7 wybiorę. 6 i 7. No, niestety czerwone wpadło. To nic z tego dobrego nie wyjdzie. Kolejny gracz walczy o zielone. Powiedzmy, że wybiorę sobie 8, 4. Czyli podmienię kolor 8 i 4. Niestety nie wpadł mu. A teraz jest gość, który jest akurat cyjanowy, więc będzie 7-4. Może akurat mu się trafi. Zobaczymy. No niestety wpadł kolor różowy. No i w ten sposób właśnie ta gra się rozwija. 8-2. Czy akurat wymienić można też kolor, jak widać, na inny. Z różowego nie ma problemu. No nie uda mi się chyba tutaj żadnego punktu zdobyć. 9-4 może akurat wpadnie. Zobaczymy. No niestety jakieś czerwone kolory mi ciągle wpadają. Co nie jest dobre. 8-2. Też czerwony kolor się tutaj pojawił. Nie wiadomo. No i został ostatni zawodnik. I tutaj już nie mamy więcej ruchów. Tak właściwie to każdy jeden ruch ma każdy, czyli turę. 10. tura się skończy. No może akurat 8-7 wpadnie mu jak ślepej kurze ziarno. No niestety nie udało się. No i na końcu pozostaje po prostu sprawdzić ranking. Wszyscy zdobyli niestety super ilość punktów równą 0.
No i tak ta gra wygląda, więc mamy, no może teraz, żeby było lepiej, 20, tak po 5 może. ABC, DEF, po 5 ruchów, żeby każdy miał. Ale nie będę tutaj chyba rozkminiał całą rozgrywkę. Może tylko do momentu, aż ktoś zdobędzie jakieś punkty. Teraz mamy, właśnie ja muszę niebieskie granatowe zdobywać. Także jak widzimy, za każdym razem też losowany jest inny kolor, który daje nam punkty. No to wybiorę na przykład 7-7. Zobaczymy. Wpadł zielony. No i zielony już może, prawda, próbować kombinować punkty, sobie więcej ustawić. Ale załóżmy, że ktoś będzie cały czas klikał 7 na 7 i w pewnym momencie wpadnie tam oczywiście kolor granatowy. Dobra, nie, tak tylko chcę pokazać, na czym polega. No właśnie, jest i ja dostaję 100 punktów. I działa to w taki sposób, że na przykład kolejny gracz, to jest akurat czwarty, to zielone, tak? 5 i 7 wybiorę. 5, 7. No, nie wpadło mu, a mi cały czas punkty są naliczane. Za każdą turę punkty są naliczane, więc może przeciwnik, no ja sobie tego nie zrobię, 4, 6 na przykład sobie może wybiorę, akurat może się trafi. No niestety. I na przykład inny gracz może zniwelować to zdobywanie przeze mnie punktów. Wystarczy, że na przykład by weźmie 7, 8, no i już zablokuje mi tym kolorem. Akurat już teraz punktów dostawał nie będę. No i właśnie jeden drugiemu może w ten sposób szkodzić, tak, w tej grze. No dobra, 4-7, może temu akurat wpadnie, 4-7, nie wpadło mu i tak dalej, i tak dalej. Także w ten sposób akurat ta gra wygląda, więc nie ma co przedłużać i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Acorna.